przyjechał mistrz Polski, ale to nie znaczy, że przed meczem już byśmy przegrali. Wyjechaliśmy do ostatniego biegu, walczyliśmy, wiadomo, jak najlepszy wynik. Nie ukrywam, chcieliśmy wygrać, wiadomo, ale no, dzisiaj Lublin był lepszy. Też po swoje, to nie tak. Wszyscy mówią, że jedziemy po swoje. Nie, przyjechaliśmy po prostu wygrać zawody, bo z takim celem przystępujemy do każdych zawodów o mistrzostwo Polski. Po prostu każdy mecz chcemy wygrać. A czy to się zawsze nam będzie udawało, tego nie wiem, bo wiem, że przeciwnicy też nie wyjeżdżają na tor po to, żeby trochę przegrać z motorem. Każdy chce z tym motorem wygrać, ale powiem tak, będziemy starali się je poprawić i jechać to, co jedziemy. A myślę, że coś tam z silnikiem było nie tak, bo jak zmienił motocykl, już wtedy wszystko zadziałało, także... Także już Leon później był szybki, no w ostatnim biegu jadą najlepsi, nie najlepiej ze startu i później no trudno się wyprzedza, mówię, czy Bartka, czy Kubera. No jeżeli juniorzy robią 6 oczek plus 2 bonusy, to mogę być tylko bardzo zadowolony. A seniorzy? No seniorzy pojechali wyśmienicie, no wie pan, biegi, początek zawodów, że pierwszy bieg nie wyszedł Fredce Migrenowi, ale potem jechał naprawdę doskonale. Jak ja rozumiem, Fredka ma oczy z tyłu. On ułamek sekundy wcześniej wie, co się wydarzy. Prawda? Także jest to bardzo mądrze jeżdżący zawodnik. Jack Holder był bardzo bojowy i szybki. No a Dominik i Bartek to klasa sama w sobie, prawda? Te pierwsze wyścigi, jeden i drugi po 3 trójki. Tak. Możemy rozpamiętywać coś do tyłu. No wiadomo, historią nie jedziemy. Inny mecz, inne przygotowania. Na pewno przygotowaliśmy, chcieliśmy ten mecz wygrać, także no, trudno. Trzeba też podziękować kibicom, bo są tu kibice w Częstochowie. Pierwszy raz miałem okazję z nimi dzisiaj spotkać, bo w tamtym byłem na Mikzonie, ale naprawdę wysoka kultura kibicowania, także też dziękuję kibicom z Lublina. Przed biegiem chyba 11 wiedzieliśmy, że pojedzie Madsen, bo z układu biegów wychodziło, że to jest jedyny moment, kiedy Częstochowa może zrobić taktyczną. Bo potem jechali Woryna, który jechał dobrze, Drabik, który też jechał dobrze, Mikkelsen, który jechał dobrze, więc no tylko tutaj mógł pojechać Madsen. Tak się też stało, ale udało nam się jakby obronić ten wyścig, to nie przegrać go podwójnie. No jeżeli czasy są takie samo, to tu przegrać. Nawet zawodnicy nie byli bardzo chętni jechać na próbę toru, bo mówili, że jest tak samo. Spodziewałem się tego, że to będzie trudny mecz i taki był, wbrew pozorom. Bo już w meczu z Wrocławiem widać było, że Włókniarz jedzie i tak jak rozmawiałem z kolegami z Częstochowy, to powiedziałem, że no, na razie układ spotkań był taki dla Włókniarza dość niekorzystny, że tych punktów nie ma, ale wiem, że zaczną wygrywać i to być może będzie też takie seryjne zwyciężanie. No, zabrakło troszeczkę trójek, no ale na pewno nie poddajemy się, walczymy i przygotowujemy się do następnego meczu.